Piotrze, doczekaliśmy się pierwszego meczu w 2023 roku w Głogowie. Piotrkowianin będzie gościem Chrobrego w sobotę, ale nie będzie to pierwszy mecz z Piotrkowianinem w tym roku. Mogą to być podobne spotkania? My mieliśmy przyjemność grania z nimi w Pucharze Polski w styczniu. I myślę, że te mecze mogą być zgoła odmienne, ponieważ wiemy, że w tamtym spotkaniu Piotrkowianin wystąpił nie w pełnym składzie, dużo zawodników kontuzjowanych, a z tego, co dowiadywałem się, powoli ci zawodnicy wracają do zdrowia i myślę, że ten skład będzie zgoła odmienny i dlatego ten mecz będzie zdecydowanie bardziej zacięty, natomiast my chcemy udowodnić, że jesteśmy lepszą drużyną i chcemy wygrać ten mecz, zdobyć 3 punkty. A czy ten wspomniany przez trenera mecz pucharowy może być dla Was trenerów jakąś taką wskazówką, nad czym popracować, jakimś takim do rozpracowania Piotrkowianina w meczu ligowym? Przede wszystkim to dla nas duże jakby poligon doświadczalny i wskazówki. To mecz nasz ligowy z poprzedniej rundy w Piotrkowie, gdzie on zupełnie nam nie wyszedł. Zespół z Piotrkowa zdominował nas zarówno w ataku, jak i w obronie. Wiele rzeczy nam tam nie wychodziło, dlatego przede wszystkim z tamtego meczu chcemy wyciągnąć wnioski i oczywiście też wspomagając się tym meczem pucharowym ze stycznia i podejść maksymalnie przygotowani i skoncentrowani na ten mecz. Będziecie mieli do dyspozycji wszystkich zawodników? Tak, na tą chwilę wszyscy są zdrowi, wszyscy trenują i w optymalnym składzie przystąpimy w sobotę do meczu. Nie od dzisiaj wiadomo, że najlepiej gra się z kibicami, z ich dopingiem rosną wtedy skrzydła. Zaprosi trener kibiców na mecz? No zdecydowanie tak. Tutaj zawsze panuje bardzo dobra atmosfera w naszej hali. Wiele zespołów zazdrości nam tej atmosfery, dlatego serdecznie zapraszam Was, kibiców, na godzinę 17 w sobotę, aby pomóc nam w tym zwycięstwie i żebyśmy my, zarówno Wy, dopisali 3 punkty do tabeli w Superlidze.